I tam ponownie, minęło coś około 7 godzin. Podłączyłem pod inną ładowarkę, dałem maksymalny prąd 5, no, pół ampera. No i troszeczkę coś tu podładowało, ale nie podbiło prądu. Na tyle, żeby chyba przecisnąć kilka cel od plusa, jeszcze żyje i gdzieś tutaj chyba kończy bąbelkować gdzieś w tej strefie drugiej. Czyli naszykowałem sobie szprycę i ściągnę elektrolit do poziomu płyt, minimalnie nad płyty, bo możliwe, że jest za dużo, tak jak mówił Rafał w komentarzu pod poprzednim filmem. A tutaj pacjent przez całą noc szedł, już wyłączyłem. Napięcie 0,4, pełny prąd zwarcia, trup jak na razie. Tak samo pościągam kwasiór. Z tamtego poprzedniego ściągłem mniej więcej tyle w trakcie. No tyle wyleciało. Z tamtego drugiego też będę ściągać z tego i z tamtego będę ściągał za chwilkę. I powtarzam test. Jak to się mówi, popełniłem błąd, którego można było uniknąć. Dobra, to na razie tyle. Testowanie, naprawianie, ciąg dalszy. No i dobrze, kolejny dzień, w sumie ten sam. I zrobiłem sobie taką miksturę, która w ogóle ma jakąś, jak to się mówi, wyporność. Widać, że lekko sobie pływa. Jest jakaś gęstość, bo to co ja wlałem do cel w ogóle nie ma gęstości. I może dlatego nie umiem je wzbudzić. A próbowałem papierkami lakmusowymi zmierzyć pH, niestety za mały zakres mają. I też nie pokazały, żeby było jakieś to tam mega super. Więc jak to się mówi, na razie poleciałem z tym. Rozmieszałem sobie wodę i lecę dalej. No i kolejna faza testów. Zrobiłem sobie taki mały prostowniczek połówkowy. Taki naprawdę najbardziej najfachowy. Tylko, że boję się, że transformator się będzie przeładowywał, przegrzewał. Kreska wygląda mniej więcej tak. No, jest połówkowy. Napięcie jest naprawdę niskie, jest to dojechane jak cholera. Jedynie co, to kabelki się robią już miękkie, bo to są takie zwykłe z bananosów, jak to się mówi. Ten przekrój nie jest jakiś tam mega, no jest ciepły. Reszta nie jest aż taka ciepła, choć transformator zaczyna się grzać. Drugi pacjent wygląda troszkę gorzej. Napięcie zamiast rosnąć cały czas spada. Byłem pod 13, jest 12 z czymś i chyba nie chcę kłamać. Ta cela i ta cela żyje, w sensie gazuje, reszta cicha msza. Więc nie wiem co jest grane. Ale widać, że coś tutaj niby gazuje, bo jest, mam nadzieję, że było widać, że są skropliny, albo się po prostu wygazowuje. No. Dam temu chwilę czasu, ewentualnie ulepię jeszcze jeden taki połówkowy. I będę najwyżej leciał jeszcze raz na takim czymś. No, troszeczkę szkoda tego laboratoryjnego, bo on leciał non-stop na, jak to się mówi, na zwarciu. A to może będzie trochę lepsze. Dobra, ciąg dalszy nastąpi. Witam ponownie. Mam kolejnego ulepa, nazwijmy to tak. Dioda szotkiego, radiatorek, taka mikropłytka, bo nie chciałem tego robić na pająka. Uzwojenie transformatora ma zabezpieczenie termiczne na 35 V. No i dostał transformatorek, radiatorek, żeby się nie przegrzewało. No i co chwilę sobie włącza się na chwilę, wyłącza.
I tak ładuje impulsowo. Jak widać, napięcie naprawdę nie rozpieszcza, co jest na akumulatorze, no ale dajmy temu czas. W takim trybie to będzie dość długo działało, ale trzeba to rozruszać. O, się załączyło. Akurat. I za chwilę zaś powinno się wyłączyć. Jak się zaś rdzeń, o właśnie. Rdzeń się nagrzał i puściło. I to tak będzie sobie skakało. Drugi pacjent, czyli numer jeden. Dziwne objawy. Leci ładowarka już długi czas. Napięcie spada. Ale jedynie takie pocieszenie jest takie, że troszeczkę się uspokoiło na pierwszej celi i na trzeciej celi. Troszeczkę się uspokoiło. Niestety reszta milczy. Nie, zobaczymy dalej. Nie mam pomysłów jak na razie. Na razie to zostawimy tak jak jest. Niech to sobie leci. Dobra. Jeszcze przed pójściem spać spróbuję coś zobaczyć, jakby coś się działo, coś się polepszyło, pogorszyło. To nagram. A jak się nic nie zmieni, no to będzie koniec dnia trzeciego. Na razie. Cześć. No i koniec dnia trzeciego. Pacjent numer dwa raczej jest nie do odratowania. Chyba jedynie spawarka go da radę uratować. Zasilacz dostał update mały. Troszeczkę inaczej teraz jest radiator do rdzenia przyczepiony. O, akurat kliku. Termostat jest wymieniony na 60 stopni, bo na 35 to praktycznie tylko 5 sekund w minucie działało. Jest na 65, to jest taka trytka na nim, bo w fazie testów się okazało, że tutaj ta blaszka, co jest? Ta blaszka, co służy do mocowania, ona się oparła tutaj o styki i non stop to dreptało. O, teraz było słychać, że puścił. No i jednym słowem musiałem to zmienić. Zmieniłem termostat, od razu trytkę założyłem i jest na razie git. Działa sobie to, ale chyba to wyłączę na noc, bo to nie ma sensu. Nie wiem, czy będzie widać. Taką diodę zastosowałem. No tak randomową, jak to się mówi. To mi wpadło w rękę, to miałem w szufladzie. To jest z jakiegoś zasilacza komputerowego, co kiedyś rozkopałem. Dobra, tego pacjenta na razie spisuję na straty. Drugi pacjent, zadziałało wyłączenie czasowe. Tyle mniej więcej w niego wpakowało. O, w celach ustało gazowanie. Zaraz wezmę miernik i pokażę, jakie jest napięcie. Jak to się mówi, z jednego ujęcia to zrobić. No zobaczymy, co nam powie miernik, bo tutaj chyba pokazuje napięcie, na jakim się zakończyło. A mnie interesuje, ile teraz jest. No, entuzjazm troszkę zeszedł ze mnie, że to będzie łatwo, pięknie i tak dalej. 7,20, a miało być, skończyło na 11,79, więc spadło o 4 V, czyli tak jakby dwie cele. Zaczęliśmy od napięcia 6, a mamy 7 po 3 dniach. No tak średnio. Może, że spróbuję na chwilę podłączyć ten akumulator pod tamty wynalazek, a tej ładowarce na razie dam spokój, bo no ona cudów nie zrobi, najwidoczniej. A tamty zasilacz jest jednopołówkowy, w dodatku jeszcze na wyższe napięcie specjalnie dałem, żeby chciało coś robić. Dobra, dzięki wielkie, koniec dnia trzeciego.
Widocznie będę musiał wziąć kolejnego pacjenta, a ci będą czekali na jakiś lepszy pomysł. To nic, na razie, trzymajcie się, hejo.